Rzeczy mają to do siebie, lubią psuć się gdyś w potrzebie. Wtedy pomysł może kusić, starość w koszu nowe kupić. Wilki morskie myślą lepiej, zamiast kasę wydać w sklepie. Napraw, przetwórz, działaj śmiało, wszak surowców mamy mało. Tak pomożesz tej planecie, radość zapanuje w świecie. Tak pomożesz tej planecie, radość zapanuje w świecie. W przedostatni weekend września w Tczewie ruszył wehikuł czasu. Blisko 100 rekonstruktorów z całej Polski, którzy wcielili się w wojska polskie i szwedzkie, osiedliło się na nadwiślańskim bulwarze, gdzie przez cały weekend pokazywali życie w XVII-wiecznym obozie wojskowym. W ten weekend nie zabrakło atrakcji, jakie przygotowały dla Tczewian Fabryka Sztuk i Stowarzyszenie Kompania Kaberska z Gdańska. Odwiedzający bulwar mogli zobaczyć obozowisko. Kobiety gotowały na paleniskach strawę dla wojska, zajmowały się dziećmi, cerowały i haftowały, a mężczyźni okazali się niezłomnymi w ćwiczeniu musztry. Nie zabrakło także śpiewów i tańca. Były też atrakcje takie jak warsztaty dawnego rzemiosła, strzelanie z łuku, konkursy z nagrodami. Nie, bo my chodziliśmy i na początku katek mieliśmy, dlatego... Basia! Jedyne zdanie, które... Służby medyczne i inne służby ratownicze. Nie stawiać... które będą pierwszy raz brały udział w takowym wydarzeniu. Także w pierwszym momencie mamy być całkiem niektórym straszony. Co z tym tamtym? Nie było nie jeszcze to jaśpis. Hej! Rozpęd! Przeglądam się. Nie, nie. Idę wszedł o jaśpis. 1, 2, 3. Zdawamy. Już sam król szwedzki konia dosiadł. Ten, sprawdźcie, ci z tyłu są ogarnięci. Jednak najważniejszym punktem całego widowiska była inscenizacja bitwy. Wehikuł czasu przeniósł nas do XVII wieku, gdzie toczyła się wojna polsko-szwedzka o ujście Wisły. Lubiszewo stało się sceną zaciętych walk, które trwały 2 dni i były kulminacyjnym momentem kampanii z 1627 roku. Naprzeciw siebie stanęli dwaj wybitni wodzowie XVII wieku – hetman Stanisław Koniec Polski i król szwedzki Gustaw II Adolf. Mimo że siły polskie były niemal dwukrotnie mniejsze, wojsko dowodzone przez polskiego hetmana odparło Szwedów, a ich władca został ranny. Po bitwie pod Tczewem ustały działania wojenne. Trzeci władza organizuje. Wojsko gotują. Strzelają. Każdy z nich zobaczy, który od króla swego, który wyczuł, że jest szansa Polaków pokonać w bitwie walnej. W tej bitwie założenie było takie. Technikę walki liniowej, wykorzystując... ...płacić ogień. Co to jest?